takie mecze są, kiedy wysoko wygrywamy, żeby cały zespół się ogrywał, właśnie, żeby ci młodzi zawodnicy gdzieś tam mieli szansę na wejście na boisko, na zobaczenie, jak to wygląda w tej drugiej lidze, jak to wygląda ta piłka seniorska, i zdecydowanie takie mecze są też potrzebne. Myślę, że tutaj mamy problemy w obronie, z grą obronną, w szczególności w sytuacjach 1 na 1. Tutaj zawodnicy popełniali błąd, po czym nie wychodzili tak wysoko do zawodnika, co powoduje miejsce w obronie. Z kolei pozostali obok nie przesuwali, nie próbowali zamykać tych luk, domykać tej obronie. I stąd się brały takie błędy, że był taki moment, graliśmy bramkę za bramkę. Nie? Przede wszystkim w obronie musimy nad tym pracować, w grze obronnej. W ataku myślę, że przede wszystkim na pozytyw jest to, że to, co zakładamy sobie, to było realizowane, bo w poprzednich meczach było tak, że raz wyszło, raz nie wyszło, raz ktoś jest co innego wymyślił, a tutaj było taktycznie ustawiona gra, że to i to mamy grać i to było realizowane, to jest na plus. Ofensywa cieszy jak najbardziej. Pierwsza połowa graliśmy bardzo konsekwentnie w ataku i to też było widać, mimo że mieliśmy duże problemy w obronie. I to jest na pewno element do poprawy, bo no, ta obrona się wyglądała i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie no, niezbyt ciekawie. Ale atak jak najbardziej pozytywnie i mówię, szczególnie jestem zadowolony z pierwszej połowy, bo no, bardzo, bardzo konsekwentnie wszyscy, bez żadnego odpału, bez żadnej głupiej straty, więc z tego można się cieszyć. Starsi zawodnicy, starsi stażem no, podchodzą do nas i starają się nam gdzieś tam te wskazówki dawać. Także myślę, że tej gorącej głowy nie ma u żadnego z nas. No nie wiem, no może ci młodzi zawodnicy jak Kacper Świderski czy Jędrzej Dąbrowski, no może oni gdzieś tam w niektórych momentach mogą się zagotować, no ale wiadomo, jest to ich pierwszy sezon na takim szczeblu, także no są na pewno mecze te dla nas ważne, tak, bo my się ogrywamy, młodzi zawodnicy się ogrywają, starsi mogą sobie odpocząć na te ważniejsze, powiedzmy, mecze, także no wszystko gra. Było jeszcze parę rzeczy dopracować, bo cały czas próbujemy grać tak zwaną długą zmianę, przy tym ataku pośrednim. Szybki środek, też czasami się skrzydłowi zagapią. To bym chciał, żeby to było realizowane w 100%, a nie w 70%, i na tym też musimy popracować, chociaż tutaj jest najmniej pracy przy tym. Na pewno na jednej siódemce nie możemy tutaj całego ciężaru drużyny kłaść, tak? Zawodnicy na zmiany są potrzebni i fajnie, że ci zawodnicy z ławki, jeżeli wchodzą, to dają z siebie wszystko, tak? I myślę, że to widać na boisku. To jest najważniejsze. Czy wiadomo, że ten mecz z Koszalinem gdzieś cały czas będzie siedział w głowie, bo mamy stratę, ale no zobaczymy, jeszcze jest rewanż, jeszcze inne zespoły też grają, więc no, musiałby skoncentrować na każdy kolejny mecz. Ja nie wspominam o tym szatnie, ale myślę, że oni tam gdzieś coś mają tutaj w tyle i wiedzą, że obciążenie jest duże, psychiczne, ponieważ każda następna porażka powoduje takie tam dla nas utrudnienie na rundę rewanżową. Nie zamyka nam całkowicie drogi, bo meczów jest jeszcze sporo. Ale w pewnym sensie coś tam będzie nam utrudniało, także teraz czekają nas jeszcze może no, coraz bardziej trudniejsze mecze. Co mecz to będzie wyższy poziom, wyższa, no trzeba lepiej zagrać. Osobiście z początku tego sezonu jestem bardzo zadowolony, bo w każdym meczu, gdzie wchodzę, zdobywam bramkę, także jest się z czego cieszyć. Oby tak było do końca sezonu, mam swoje plany, jeżeli chodzi o ten sezon, także oby tak do końca.